No witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Dzisiaj wielkopomna chwila, bo jak widzicie zakończenie Hoyt-Bellerona 26 389 000 jest aktualnie. A już mówię, z czego te pieniądze są. Wejdźmy sobie w zakładkę w finanse. I tak. Tutaj. Sprzedane produkty. Tutaj nie wiem, co było sprzedane, że 180 tysięcy. Nie pamiętam. W marcu? Co mogło być? Nie wiem. Naprawdę, nie pamiętam. Tutaj 3 miliony tysięcy zarobiłem w kwietniu W kwietniu zarobiłem z... No z ubrań. A tutaj zarobiłem z... O, ciepierny. Nie wiem, nie. A, tutaj zarobiłem tego, dobra. W maju sprzedałem cały ten mecz za 2 miliony 300. No a dzisiaj to po prostu tylko czas był przejść. A dzisiaj przychód ze zbiorów 7 milionów 736 tysięcy, 39 sobie. No bo dzisiaj sprzedawałem soję, co? Więc tyle wyszła mi soja, 7 milionów 700. No i sprzedajemy powoli swój majątek. Dobra, może po kolei. No i będziemy powoli sprzedawać. I tak, autoload za 3000, sprzedaj. Krampę za 4, wózek oczywiście za 4000, przecząsarka za 15. 3,5 godziny tylko zrobiła. Ty masz 10 godzin zrobił Lizard. No spoko. Za 5600. To tam 2... O, 2,30, to tam trochę zrobiło, nie? I teraz największy sprzęt, który tylko raz był używany, widzicie, nawet 0 godzin ma. On tylko tam był dosłownie 5 minut używany, podgarnięty. Podgarnięte było. I tak, żeby się nie bawić w odpalanie maszyn, po prostu będę sobie pykał ręką. Kosiarka 3 godziny zrobiła, też nie za dużo. 184 tysiące. Sprzedaj. I teraz tak. Może masajem podjadę. Masy 56 godzin nabył prawie, więc spoko, nawet dość dużo zrobił u mnie na gospodarstwie. On był w sumie taki jeden z pierwszych, nie? Ciągników. I teraz tak, sprzedaj. Ty patrz, nie patrzyłem ile. 60 tysięcy za to dostałem. Nie wiem ile za masaja dostałem. Kurde, nie patrzyłem. Dobra, podjadę Big Budem teraz. Jest to jeden z najnowszych nabytków, bo tylko 8,5 godziny. I wreszcie uwolnię tutaj ruch drogowy. Więc to jest spoko opcja. Dobra. Może uda mi się go sprzedać. Dobra, no to zbiornik za 27 tysięcy, 36 godzin ponad. Więc trochę sobie pojedzie ten zbiornik. Big Boot 8,5 godziny za 188 tysięcy, więc spoko. A ten 8 godzin 40. Co ten zbiornik tyle robił? Żeby potem było jak najmniej maszyn. Masaja na końcu sprzedam, bo jest najładniejszy zestaw. W sumie na końcu zapomniałem sprzedać klasa. I chyba klasa sprzedam na końcu, no bo to jest po prostu legenda tej serii. Dobrze, też mogłem podejść sobie i end kliknąć, to by na to samo wyszło. Bo ciekawe, czy mi Guda sprzeda. To już po prostu nie za daleko. Ale dobra, sprzeda. 172 tysiące, 10 godzin prawie. Więc spoko. 183 za szynę siewną. No i za zbiornik 130. Podjadę według mnie najładniejszym zestawem na tej serii, czyli Massey 8 740S. Taka przyczepa. To jest coś pięknego, nie ten zestaw. Już jest prawie 28 milionów, więc spoko. A jeszcze przez wspólny zacząłem sprzedawać. 7 godzin niby przyczepa ma. Wózek też powinien tyle mieć. A wózek trochę nie miał. A, bo z ciężarówką też sam jeździł. Obciążnik 32 godziny 40. A Massey? 32,40, no, czyli wszystko się zgadza. 32 godziny zrobione, więc... I teraz sobie tu odpalić.
może sieciarnia, bo sieciarnia to trochę ruch blokuje. Sieciarnia też tylko była chyba dwa razy użyta, z tego co pamiętam. Dwa, może trzy razy, no bo więcej nie wydaje mi się, żebym kiszonkę robił. Mówię, dwa albo trzy razy była tylko kiszonka robiona, więcej na pewno nie. No bo ty przystawka tylko 2,5 godziny, to na pewno tylko musiała być dwa razy zrobiona. No i dobra. Dobra, jak już siadłem sobie do klasa, o 40 godzin klas nabił, więc teraz po kolei jedziemy, jak się będę teleportował. Tutaj starałem się wszystko na pole zwieść, żeby jak najmniej było dołożenia. Ten klas, ten kolostus, no to mówiłem, on mi kolory po prostu zmienił. Znaczy nie mówiłem tego, ale... Nie wiem, bo zrobiłem aktywizację tego paku i po prostu mi kolory zmienił. No ale dobra, no to stwierdziłem, że na to ostatnie zimę już nie będę zmieniał. Na te 2 czy tam 3 godziny. No i dobra, tak to wygląda, że całe 103 tysiące dostałem. No i dobra. Ostatnia podróż tym ciągnikiem. O, moja piękna gospa. Tutaj jeszcze trochę będę musiał sprzedać zwierzątka. No i land z gospą chyba zostawię, nie? Ale chyba będę obory musiał sprzedać, tego co mi się wydaje. Bo raczej pola nie sprzedam. A nie, bo to... A nie, dobra, bo to jest na tym landzie. Dobra, spoko. Myślę, że po prostu teren gospy jest oddzielny z polem, ale jednak to jest razy. 40 na godzinę, ten mozaik fajny. No i robotka musi iść. Co mi tam ciągle pyka, bo ja muszę to zobaczyć. Dobra, 26 tysięcy 18 godzin, więc tak nie za dużo, nie? Ślarka 13 godzin porobiła niby. Ja muszę zacząć promocję, czyli jest naprawdę cały rząd tej promocji, czy tylko... A, to tak sobie po prostu przeskakuje co chwilę. Okej. Dobra, zestaw przyczep do sprzedaży. O, 28 milionów skoczyło, na tym nie założyłem. A jeszcze pół nie zacząłem sprzedawać tych wszystkich fabryk, więc jeszcze trochę pieniążków będzie. W sumie tak się zastanawiam, czy jest sens podjeżdżać na ten punkt, no ale już zacząłem podjeżdżać, to będę podjeżdżał, nie wiem co. Dobra, niech on 72 godziny, ale wiadomo, on był na promocji kupiony, więc on tam miał chyba 30 albo 40 godzin, nie pamiętam ile on już miał. No ale 30 tysięcy za New Holanda, no obciążyć to będą śmieszne pieniądze. Przyczepa 4,5 godziny przerobiła, a ta przerobiła 2,5 godziny, niecałe. No i dobra, może teraz od kombajnów po kolei. Lecimy z kombajnami i będzie git. To też będzie długi odcinek, bo to będzie około pół godziny odcinek, zanim to wszystko posprzedaję. No, jest 9 minuta już. A to jeszcze tyle do sprzedaży jest, że... Oczywiście miniaturkę mam z gospodarstwa zrobioną na koniec, więc... Wszystko jest git. No i dobra. Jak to wygląda? Klas 16 godzin, 188 tysięcy. Sprzedaj. Wózek to tylko, chyba raz tylko na pole jechał, a może dwa, więcej nie. A przystawka 13,50 zrobię. Mówię, ja ten wózek to w sumie może dwa razy użyłem. Może dwa razy użyłem naprawdę na tym sejwie. Na początku go kupowałem na odcinku i później chyba tylko... I później chyba tylko jak tam na jakimś timelapsie chyba zwoziłem kombajn na gospę i tyle to było zużycie wózka. No niech on też trochę zrobił, bo 21,5 godziny, nie? To nawet więcej niż samych raz zrobił. Tak na dobrą sprawę. No i dobra, sprzedaj. 158 tysięcy. I 19,40. Heller. No i dobra, i teraz... John Deere. No, z wózkiem od John Deere'a było podobnie, że dwa, może trzy razy użyłem. Tak zazwyczaj przed odcinkami starałem się jeździć kombajnami, a w skrócie teleportować się.
bo szybciej było po prostu i tyle. Ale cieszę się, że skończyła się ta seria, nie? I teraz wreszcie czas na coś nowego. Z jednej strony trochę smutne, ale z drugiej się cieszę. 20 godzin, 40 minut, 205 tysięcy. No bo to jest najdroższy kombajn, więc. Wózek 03, więc trochę więcej musiał pojeździć. No i dobra. Dobra, jak już biegam, to może tą fabrykę sprzedam. Albo teraz wszystkie fabryki sprzedam, tyle, nie? Przędzalnia sprzedaj. Mleczarnia sprzedaj. Zakład krawiecki sprzedaj. To chyba wszystkie moje produkty. Takie dostępne tutaj. Szklarni nie będę sprzedawał tutaj, bo tutaj ten teren nie będzie sprzedany. Dobra, ale teraz sprzedam w sumie pastwiska. Na początku, na pierwszy rzut pójdą obce. Okej. 60. Landrance. Sprzedaj. Po 57 tysięcy, więc... Tak. Tak. Tak, tak. Jeszcze 20 owiec tylko. No i dobra, jest sprzedane. Sprzedałem zagrody dla tych. Stała na tym. 600 tysięcy zyskane, więc 30 milionów już jest. Z kurami powinno pójść w miarę szybko. Przecież ich też było full. Sprzedaż kur to się nigdy nie opłacała, bo to... Czemu ja sprzedaję po 44? No dobra, niech już... Niech już mi to sprzedaje. Dobra, kury są sprzedane. Więc teraz czas na krowy 240, więc tutaj będą w miarę szybko to pójść, bo tu jest. Tak. Albo dam sobie w dół i będę szybciej. 60, sprzedaj. 60, sprzedaj. 60, sprzedaj. 60, sprzedaj. No i dobra, i tak to wygląda, nie? Dobra, ja będę chyba tak sprzedał, bo to jest to samo co w sklepie, nie? Czyli tutaj 22 tysiące za tą prasę. 90 tysięcy, półtorej godziny tylko zrobiła. Nie wiem ile razy użyłem tą prasę za 72 tysiące, 5,40, więc to trochę więcej jeździła. Przystawka do John Deere'a zrobiła 4 godziny prawie, więc 54 tysiące. Siewnik do słonecznika Kinsey ludzi na 30 tylko zrobił. 118 tysięcy. Właśnie nie wiem, który był. Dobra, a ten miał 7 godzin, więc on trochę więcej zrobił. Teraz tak, wały zrobiły 10 godzin za 57 tysięcy. Drugie wały zrobiły. A nie, to rozrzutnik mi się akurat kliknął. Nie wiem jak, ale 5,5 godziny zrobił za 54 tysiące Porsche. Wały dały było 9 godzin 60 minut. No i dobra, i ta leżówka zrobiła 30 godzin, bo ona dużo po kontraktach jeździła, więc za 13,800. Tu nic nie ma schowanego, nie. Tutaj rozsiewacz Breda od początku 7 godzin tylko zrobił. Więc tak widzicie, no on był, bo był. Teraz tak. Lizard Sylage było za 43 tysiące 5 godzin zrobił. Manik zrobił 4,40, więc za 68 tysięcy. Wolterka, bardzo ładny zestaw też.
Ciężnik to za tyle. 27 godzin zrobiłem. Wasza też powinna mieć analogicznie tyle samo, że za 65 tysięcy. No i przyczepy zrobiły 5,30 za 5 godzin, ok. Lizard Colossus 10 godzin, 11, no, prawie 11 godzin za 180 tysięcy. Wózek za 8 tysięcy. No i header mi się nie sprzedał, bo muszę tutaj podjeść 32 tysiące. I teraz tak, pytanie P. Piły łańcuchowe trzeba sprzedać. Czy ja coś jeszcze mam? Nie, ja już mam wszystko sprzedane. Tylko ostatni zestaw 42 godziny. Chyba najwięcej zrobił. Też Waltra też. Bo to w sumie ten klas jest od pierwszego odcinka, jakby nie było, nie? Więc no. 90 odcinków wytrzymał. Sprzedaję go za 37 tysięcy. No i dobra, sprzedaj. I przyczepa do beta. Godzinę 30. No i dobra. Nie to klikłem. Ale to też muszę za chwilę. Tylko chciałem zobaczyć jeszcze ten. Czy ja wszystko sprzedałem, ale z tego co wziąłem to wszystko było. Posiadłem przedmiot, to nie ma nic, dobra. I jedziemy. Może od samej góry. Najnowsze pole. Sprzedaj. Za 101. Sprzedaj. Tutaj ten nant. Sprzedaj. Za 600 tego sprzedaj. I tak powoli sobie będę tutaj klikał do góry. Sprzedaj. Widzę, że na koncie ładnie rośnie. Może to być druga najlepsza seria pod względem pieniędzy. Bo na jednej serii najwięcej miałem 44 miliony na jakiejś serii. Ale to w 19 ten napsek, bo pamiętam, bo tam strasznie drogie pola były, więc tam dużo na polach naciągłem. Ale tu myślę, że 40 minut może być. Na pewno, bo jeszcze pół mapy do sprzedaży, a ja mam już 38. Dobra, sprzedaj. 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 Co tam? Aha! Dobra, tam nie mogę tego sprzedać, bo tam są moje obiekty, czyli panele słoneczne. Właśnie, panele słoneczne. Ale to mogę wielkie sprzedać za 1 200 000. No już mam 42 miliony, więc to może być chyba nawet top 1 seria. Tak sobie teraz patrzę. I to będzie chyba top 1 nawet. Bo tam już mam 44 miliony, a jeszcze mam parę pół do sprzedaży. Tutaj stoi? A, szklarny tam stoi. A, i tu Sylo stoi. Więc dobra, na razie sprzedam te pola, co się da. No sprzedaj. Dobra, ta seria wygrała, będzie 50 milionów jak nic. Ale tu jest wiatrak. Dobra, tego nie mogę sprzedać, ale tam... A, tam jest tamte gówno. Tutaj jest to gówno. Sprzedaj, sprzedaj. Patrz, kurde, no może... A, bo tu jest coś, tutaj jest teren. Milion 300. Do zrobienia. Czyli może być w sumie te 50 milionów, nie? Gdzie to gówno jest? Tu gdzieś te wiatraki... wiatraki. To panele gdzieś tu stały. Czekaj, bo nie jestem tu. Jest tutaj te wiatraki. Te panele stały gdzieś. Czekaj. Tak, no. Tutaj na tej górze. Dobra. No. Raz. Coś nie mogę kliknąć tego. Dziadostwo. Co jest? Co? No, może być. Buda, no, jeszcze.
To tak mi przyspieszyło. 27. A, co, sprzedaj. 150 tysięcy. A ten ile miał? 150. Czemu ja klikam nie ten klawisz? Sprzedaj. No dobra, ten teren mogę owalić już. I teraz tak. Na gospę się tepni. I muszę sprzedać tak. To gówno, czy gówno, nie gówno. Mikser za 150 tysięcy i to. Muszę sprzedać. I to muszę sprzedać. I przez to nie mogę sprzedać. No i jest 50 milionów prawie. Szkarnie muszę też sprzedać. No i tu przeszkadza. Ten silos muszę sprzedać bez pusty. 200 tysięcy, te dwie szkarnie też muszę sprzedać. No i dobra, chyba wszystko. O, wiatrak jeszcze muszę zburzyć. A tak sobie... Arysiu... Dobrze, 750... Dobra, jest już. 51 milionów na koncie, tak o. Sprzedaj. 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 Zabrakło 38 tysięcy, nie? 38 tysięcy, jakbym w sumie przewinął. Myślę, że... Dobra, zaliczymy to pod 52 tysiące, pod 52 miliony, nie? Ale tak to jest, widzę, że wszystko jest sprzedane, więc... Ewentualnie mógłbym oborę sprzedać, nie? Mógłbym oborę sprzedać i wtedy by było, nie? Albo chociaż kurnik. No jest 52. Jest. Dobra, i tak to nie będę grał na tym sejwie, to wiecie, nie? Teoretycznie mogę w sumie nawet wszystko sprzedać, o! Skoro ma być dokładnie policzona seria co do zera, to sprzedamy i to. Myślę, że dużo więcej tutaj nie będzie, nie? Ale... Ale zobaczymy. Sprzedaj. Ruchome obiekty to pewnie to. 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 Myślę, że drzewek chyba raczej nie będę przeusuwać, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, teraz już mogę sprzedać? Jakie ruchome obiekty? Że to? No, tu jeszcze lampy są. Tak. Tak. Jakie ruchome obiekty? Czyżby ten żywopłot muszę obalić? Pewnie tak. Dobrze, to się dość szybko sprzedaje ten żywopłot. Coś tyle dobrego, nie? Tu jest jeszcze latarnia z tego, co widzę. Tak. Dobra. Wszystko? No jakie ruchome obiekty jeszcze tu mogą być? Czy to, że ja, czy te drzewa? Latarnia tu już jest. Teraz? Tak, 172 tysiące. No dobra, 52 800. Taki jest koniecowy wynik. Oczywiście zdjęcie mam z tego, z tej gospy, więc na miniaturze będziecie mieli. Nie bójcie się. Jeszcze zobaczę sobie tak z ciekawości pod tutaj. 34 miliony na plusie dzisiaj. A jak to dokładnie wygląda?
Sprzedałem maszynę 3,5 miliona. Sprzedałem budynki 3 miliony. Sprzedałem teren 19 miliona, tak. Można, można. No. Piszę 2 miliony 800. Dziękuję za tą serię piękną. Na razie, 26 minut, pa pa.